tle moje dziecko, moi kochani, którego nie wysłałam dziś do przedszkola, marudne jakby i już żałuję, że nie zebrałam się w sobie, żeby ją zabrać. A tu będzie śniadanie, czyli jajecznica, trochę boczku. Emilia zażyczyła sobie parówy. A tu w zimowych sweterkach herbatki z cytryną, która gdzieś tam utonęła. Ale jak już jesteśmy przy patelniach, to Wam pokażę. Mąż kupił mi patelnię z Tefala. I to są trzy patelnie i tu jest ta rączka, która się odpina. Także będziecie mogły wsadzić ją do zmywary. No i wiadomo, w szufladzie czy w szafce nie zajmuje tyle miejsca. Są trzy sztuki. Powiem Wam, że bardzo szybko się rozgrzewają i ja muszę zawsze uważać, już Emilko, muszę uważać, żeby czegoś nie przypalić, bo one naprawdę na maksa, tak jak teraz tutaj na czwórce, a zazwyczaj na tej innej, tak wypiłam ją na chwileczkę, na tej innej patelni, takiej troszeczkę jakby z kamienia, jednak wolniej się to nagrzewało albo potrzebowało większej mocy. Dobra, zabieram się za te jajecznice, bo za chwilę spłonie mi boczek. Jajecznica gotowa i zobaczcie, tu coś, co lubię najbardziej, czyli nic nie zostało z jajecznicy na mojej patelni, czyli tylko takie lekkie przejechanie gąbką i patelnia czyściutka. Także Tefal, podoba mi się. Cześć moi kochani, powiem Wam tak, dzień zleciał, nie wiem kiedy, dość szalony, dość szybki i tak, żeby coś Wam nagrać, bo wypadałoby... A stwierdziłam, że i tak mam dużo zakupów, więc pokażę Wam. Są to zakupy łączone, bo byłam i w jubilatce, byłam w Biedronce, więc nie będę mówić, kto, skąd jest co, ani cen, tylko powiem Wam, gdzie jest co. Najważniejsza rzecz na jutro, szampan jest. I lecimy z zakupami. Sernik na zimno. Zrobię takie coś, nie chcę mi się bawić. Tak samo tutaj gdzieś jest wafel. Jest tu. I zrobię masę krówkową. Po prostu po tych wszystkich świętach, po tych odpoczynkach, to boję się, że raz mogłoby znowu to wszystko zostać. A dwa, po prostu nie chce mi się. Kukurydza. Sos myśliwski. Nutella dla moich dzieci. Makaron. Na razie będę stawiać tu, jak się nie zmieszczę, to zrobimy cięcie. Śledź, duży słoik, biały serek. Mam nadzieję, że mnie dobrze widać, bo jest naprawdę późno, bo już jest 19. Chciałam uniknąć korków, stwierdziłam, że jak pojadę wieczorem, no to nie będzie ludzi. Oczywiście oni wszyscy też tak myśleli. I było tyle ludzi. Śledzik na raz, tu jest dwa razy. Ser Briana, czyli... salami, bułki do hamburgerów, oczywiście mięsa nie wzięłam, biszkopty, to do tego sernika na zimno, maltanki, jeżynki, cytryna, majonez, ja mam ten z winiary, pomidorki koktajlowe, miks sałat, rano nie było, teraz już jest. Orzeszki ziemne, takie małe opakowanie. Filipa wędlina, czyli no, krakowska. Jaka krakowska? To jest, jak to było? Wiecie, o czym mówię. Ta chuda, cienka. Jestem tak już umęczona. Tutaj mam kabanosy. Delicje. Dwa serki homogenizowane. Mówię dwa, bo gdzieś tu jest jeszcze jeden właśnie do tego ciasta. Kiełbasa, którą niejednokrotnie mam pokazywałam. To jest ta szlachetna z Biedronki. A tu jest masa krówkowa. Jedno masło z Mlecznej Doliny. Soczek. I jedna torba poszła. Mleko, mleka jest więcej, wsadziłam do zamrażarki, tak samo jak wsadziłam już kurczaka. O, i lody nie poszły jeszcze. Kaktus, ja już je wkładam, bo zapomnę i nic z nich nie zostanie. Dobra.
samo poszły frytki, dwa opakowania. Rzodkiewka, tak nawet powiem Wam, że fajna, bo dość twarda. Będzie na śniadanku. Dwa razy koper. I teraz znowu powiem coś i za chwilę rozpęta się burza, bo będę robić sałatkę. Może Wam pokażę przepis. Nie, na pewno Wam pokażę, ale nie wiem kiedy. Także luz z koperkiem, bo mam mrożony, ale do tej sałatki nie może być mrożony. W ogóle się nie sprawdza. Więcej nic Wam nie powiem. Tu jest kolejny soczek. Serek waniliowy właśnie dalej do tego ciasta. A tu już są cały kęczek włoszczyzny, bo tak było dzisiaj najłatwiej, bo było dużo ludzi i nie chciało się grzebać marchewka osobno, seler osobno i rozłączam się i za chwilę przychodzę z kolejną siatką, troszeczkę tu ogarnę. Dobra, jestem, lecimy z kolejną i już ostatnią torbą. Cappuccino, teraz z czekoladą, przyda się. Majonez. Ananasy i to są już całe te plastry. Ktoś tam mi raz pisał, żebym nie kupowała właśnie tych pokrojonych, bo to są takie ścinki z rzynki i chyba miał rację. Tym razem już wzięłam jednak plastry. Por, taki dość długi się udał. Musztarda. Jeden serek widzę, wziął sobie Brian taki śmietankowy Almette, bo Brian ze mną tak on coś tam sobie rzucał. Tu jest ten wafel. Ja osobiście wolę te w folii aluminiowej, no ale byłam w Biedronce, przypomniałam sobie, że nie chciałam się nigdzie wracać. Krakuski, takie ciasteczka. Dobre, no przychodzi na serwetkę kolega, więc on mógł podjadać różne niezdrowe rzeczy. Żelki Haribo. Akurat żelki to ja lubię też. Ketchup łagodny z Madero. Napojów było dużo, dużo więcej. Już stoją koło lodówki. To jest kolejne Pepsi. I teraz dalej. Kawa Prima. To jest kawa, którą pije mój mąż i nie da sobie zmienić dla niego. Ta jest ok. O, jeszcze. I taką śmietankę. Ja piję rozpuszczalkę i z mlekiem. Filety. Schab. Dwa serki, bo znowu będziemy mieć gości w sobotę i mąż sobie zażyczył sałatkę z serkami dopełnymi. Tu jest jakiś żurek i galaretki, które są dwie, nawet trzy. Sos pieczarkowy, a tutaj jeszcze mam dwa opakowania jajek. Jajka tu nas schodzą tak pyk i już nie ma. Dwa takie duże jabłka. Worek pomarańczy, teraz w Biedronce chyba złoty 99. Tam na tego nie postawię. Duża kapucha, bo kupiłam rano też kiszoną, więc na dniach będzie bigos. Ogórek. I to na tyle w tych zakupach. Także znowu mam co robić, a z Wami się żegnam. Do zobaczenia. Może jeszcze, nie, na pewno jeszcze się przed Sylwestrem do Was odezwę. Póki co żegnam się i wyczekujcie kolejnego filmu. Pa!